cholery jasny, człowiek idzie ty, że tak, co? Samobójstwa, pijany, wariat przypropijany. Benzyna się leje. Kopaj pan tym gratem, tylko ostrożnie. Zamknąć róż. Panie Boże, wycofuj, wycofuj. Zamknij pale nisko. Jeszcze. Poczekaj, to jest... Czego się? Padłeś, brachu! Odczep się i zgaś tego papierosa, bo tam się benzyna leje. Dobra, dobra. Cysternę trzeba zabezpieczyć, bo wylecimy w powietrze. Ty nie zawracaj głowy z cysterną. Trzymać go! Chowuj! Co jest co cholery, no co chcecie? Chwileczkę, brachu! A to co? Kradło się! Kradło! To się będzie się działo! Brać go na wartownię! Obywatelu poruczniku, chciałem zameldować. Znaczy się? Skąd mogłem wiedzieć, panie brachu? Jak pana zobaczyłem w tych pomidorach, nareszcie myślę sobie mango. Bo kradną nam te pomidory i kradną, panie brachu. Skąd mogłem wiedzieć, że obywatel odwrotnie? Nic nie szkodzi, panie brachu. Obywatelu poruczniku, chciałem zameldować, że... Nasz pies trafił na tych od benzyny. Ludzie już przyszli do pracy, pozacierali ślady, ale pies trafił tam, gdzie trzeba. Dobra, zaczekajcie na mnie w radiowozie. Tak jest. Czy mogę prosić o ogień? A ja nie palę. Jak to? Pan do kogo? Dzień dobry. Elektrownia. Ale ja przecież nie meldowałam. Nie szkodzi. Coś tu u pani nie gra. Wie pani, z elektrycznością żartów nie ma. Chałupa się swajczy i po krzyku. Ale co się mogło stać? Nie wiem, sprawdzimy. Można do środka, muszę zobaczyć cały dom. Proszę, proszę. O, goście. To córka wyjeżdża za ocean. Kanada, Montreal, inne życie. Zięć ma fabrykę mydła. Pan wie, tam się częściej myją niż u nas. Zaraz pobiegnę po męża, bo wie pan, robaki spryskuje. Drzewa. Co drzewa? Drzewa spryskuje. Ach, tak. Ładny? Bardzo ładny. Przepraszam, pozwoliłem sobie obejrzeć. Prezent? Matka się szarpnęła. No i co? Nie żal pani wyjeżdżać? Taka daleka droga. Atlantyk za Atlantyk. Proszę. No przecież nie kupowała tego. To stara pamiątka rodzinna. Stara pamiątka? A ja byłem przekonany, że to jest prezent od narzeczonego. Ależ skąd? Oni tam za oceanem są bardziej skąpi aniżeli Szkoci. Ładna rzecz. Szkoda. Czego pan żałuje? Przecież nie zegarka. Taką śliczną dziewczynę nam za ocean porywają. Myśli pan, że jestem stracona na zawsze? Kawy się z panią już nie napiję. A może będzie okazja, jak wrócę zza oceanu? Proszę pani, stamtąd się wraca najczęściej po 50 albo już w skrzynce. O Jezu. Żelazko! No tak, oczywiście. Co ja teraz zrobię? Mamo! To jest. Panie poruczniku, mówiłem panu przecież, że trzeci dom na prawo. Cicho. No tak, ale kiedy ja to panu mówiłem, to pan stał tak, a ja stałem tak. I to, co u mnie było na prawo, to u pana było na lewo. No ale przecież mówiłem, że dach. Ten też ma dach. No ale ten ma taki dach, a tamten taki. Nie szkodzi, uciekajcie stąd szybko. Nie szkodzi. Panu nie szkodzi. Ale mnie to zawsze szkodzi. Już, już, już.
się śmieje, a mnie się wydaje, że tu jednak coś nie gra. No to misko jak Anna Karenina. Tylko gorzej napisane. Tak, wy, poruczniku, lepiej opowiadacie. A o tym zegarku znalazłem raptem dwie wzmianki. Jedna, że był, druga, że go nie ma. Ale znalazł się, odeślemy go do Austrii. Niech wiedzą, że nasi milicjanci pracują wytrwale i do końca. A aparat? Znalazł się we wsi. Tylko, że zamiast polecieć do przodu, poleciał do tyłu i po drodze zmienił obiekt. Poruczniku, pierwszy na miejscu wypadku był ten inżynier z Poznania, prawda? Potem było jeszcze szereg osób. No każdy mógł to zrobić, nie do udowodnienia. Ale po co? Kto i po co wyciąga z aparatu teleobiektyw, a potem aparat wyrzuca do owsa? Nie, ale to są zeznania żony kierowcy. Nie możemy mieć stuprocentowej pewności, że ten aparat w ogóle miał teleobiektyw. Ale ja bym jej wierzył, bo z zegarkiem się zgadza. Znalazł się. A to, że wpadli na drzewo nagle i bez hamowania, to też prawda. Ale oficer śledczy sugerował nadmierną szybkość. Poślizg i koniec. Panie pułkowniku, takim samochodem ten zakręt można wziąć z szybkością 120 km na godzinę. No dobrze, więc może jechali szybciej. Ale po co? Czołowe zderzenie, bez hamowania, to przecież masakra. Nie mielibyśmy zeznań żony. Oboje by zginęli. No więc co? Ja panu opowiedziałem, to pan się śmieje. A wrak? No czytaliście, nic nie znaleźli. Ale gdzie on jest? No nie wiem, przecież to już minął rok. Ja bym w nim pogrzebał. Poruczniku Góralczyk, na razie pogrzebiecie gdzie indziej. Weźmiecie delegację i pojedziecie w wasze rodzinne strony, w góry. Aha. Ale nie w tej sprawie, w innej. Tylko zwracam waszą uwagę, że z pomidorów wyszła wam benzyna, z benzyny zegarek Atlantyk z brylantami, no więc nie wiem, do czego dojdziecie. Tak, pan ciągle żartuje. Nie, mnie się to też nie podoba. Patrzcie. Jednak, panie pułkowniku. Tak, tylko matka i córka zeznały, że kupiły go gdzieś na ciuchach. Bały się, że jest kradziony i tu się ślad urywa. I co? No, trzeba szukać nowych pomidorów. Jakich pomidorów? Nowego punktu zaczepienia. Jest taka gra towarzyska w pomidora. Znacie? Polega to na tym, że jeden zadaje pytania, wygłupia się, no a reszta odpowiada jednym słowem pomidor. Przegrywa ten, kto pierwszy się uśmiechnie. Zagramy. A jestem pewny, że wcześniej czy później kogoś rozśmieszymy. Rozumiem. To znaczy, że na razie mam się... I zadawać pytania. Bożenka, halo? Bożenka? Kiedy będziesz? No właśnie, słuchaj, ja nie mogę jechać. Dlaczego? Bo jadę. Gdzie? No wiesz, jak to jest u mnie. Jasne, ani gdzie, ani na no, ile. Przecież ja tego nie wymyśliłem. Ale sobie wybrałeś. Bożenko... Teraz ogórki. Co? Ostatnio były pomidory. Nie, to jest bardzo poważna sprawa. A, może melony. Oj, no po co takie gadanie, przecież sama wiesz. Po co? Bo ja też jestem człowiek i też mam prawo sobie planować czas i życie. Za każdym razem to samo. Jakby ci choć trochę zależało, ja już ci raz powiedziałam. Musisz się zdecydować, a lepiej teraz niż potem. Ja nie muszę słuchać tych twoich majorów, pułkowników. Ale... Cały czas czuję się jak w wojsku. Nic mnie nie obchodzą te twoje pomidory, ogórki i melony. Nie jestem opatrzny. Słuchaj, opatnikiem. A może... Może byś mogła... Oczywiście, że mogę. I zobaczysz, że pojadę sama. A towarzystwo sobie znajdę. Nie dzwoń do Halo. Mnie. Bożena. Halo. 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 Dobry, pan pozwoli wodę sodową. Niestety nie ma. Mineralną. Nie ma. Co jest? Piwo kocimskie. Z beczki. Z beczki, no lepsze z beczki niż żadne. Dać.
Dwa duże. Proszę. Zeszło mi trochę na słowackiej stronie. Późno choroba. Mieliśmy tu trzeciego spotkać i nie widzę. Trudno. Niech nas szuka w mieście. Nie wiesz o jakimś pokoju? Ekskluzywny pensjonat dla gości zagranicznych. Ciekawa gospodyni. Muszę z nią pogadać. Ładna? Śliczna. Zresztą to nieważne. Do wieczora. Czekaj, co masz w paszporcie? Gerard Malrus. Mieszkam w Lozannie. Jestem właścicielem restauracji położonej przy drodze do Bazylei. A ty? Jest to Stasek. Co ci powiem? Proszę wodę sodową. Nie ma. A coś do picia? Piwko. Nie to. A stary chytrusek. Przegonił cię przez Czechosłowację. On myśli, że oni wiedzą o tych jego pułapkach. Tak? Ktoś od nas? Bo ja wiem, chyba nie. Ale przecieki są. I to tu. No, lec. Pan nie wie, co z tym autobusem. Ja już czekam pół godziny, nie mogę się dostać. Nie widziałem. Spóźnienie albo nawali. No właśnie, to ja się spóźnię. Dzień dobry. Dobry. Wodę sodową. Jest tylko piwko kocimskie. A pan nie widział autobusu? Stoję pod borami, nawali. Matko Boska, no to ja się spóźnię do szkoły na zajęcie. Niedaleko, można się przejść. Jeżeli panienka się tak bardzo spieszy na lekcję, to mogę pomóc. Jadę w tamtą stronę i mam akurat chwilę czasu. No świetnie, będę bardzo wdzięczna. No to jedziemy, bo kierownik skrzyczy. Nie skrzyczy, ale muszę tam być. Proszę. Za moich czasów tutaj szkoły średniej nie było. Średniej? Podstawową chyba panienka zdążyła skończyć. Dzień dobry, prosimy dokumenty. No to co, panie, pojedzie mechany? Ja to siadajcie. Proszę bardzo. Redaktor Wojciech Góralczyk z Polskiego Radia z Warszawy. Tak jest. No i jak, redaktorze? I kto ma przykład dawać społeczeństwu? Redaktor Polskiego Radia ze stolicy i piwko i za kierownicę. Panowie, panienkę trzeba zawieźć do szkoły, bo się bardzo spieszy. Pójdzie na piechotę, redaktorze. Panowie, ja się nie mogę spóźnić, naprawdę nie mogę, ja nie zdążę na piechotę. Ja mam do panów prośbę, żebyście zadzwonili, może tam ze swojego radiowozu, na posterunek do sierżanta Waldka Zaliwy. To jest mój brat, no to przyjedzie tutaj motorem i podwiezie mnie. Milicjant Zaliwa to pani brat? No tak. A to my i panią znamy, pani jest Hanka, siostra Waldka, tak? No tak. No czemu pani od razu nie powiedziała? Odwieziemy do szkoły. Nie, nie, dziękuję, już redaktor obiecał. Redaktorze, odwiezie pan Zaliwiankę do szkoły, tak? Zostawi samochód przy szkole na kilka godzin. Jeśli spotkamy na mieście, to będzie źle. A z piwkiem trzeba uważać. Dobra. To gdzie jest ta szkoła i co pani w niej robi? Zdaje się, że milicjanci przedstawili nas niechcący. Ja dodam tylko, że już nie odrabiam lekcji. Urodziłam się w Nowym Targu, a w szkole jestem kierowniczką. Niemożliwe. A jednak, zobaczy pan moją szkołę, to mi pan uwierzy. Niech pan uważa, bardzo niebezpieczny zakręt. Widzi pan? Prawda? Tak, rzeczywiście. A wygląda zupełnie niewinnie. Lubią się tutaj rozbijać. Lubią? Tego nie wiem, ale robią to bardzo często. Tak, pamiętam, ostatnio to jacyś Austriacy w zeszłym roku. Tak. Widziała pani? Proszę opowiedzieć, mnie to bardzo interesuje. A dlaczego? Bo ja tu przyjechałem pisać o zmotoryzowanych turystach. Wydaje mi się, że gdybym zaczął od rozbitych samochodów, to by mogło wyglądać interesująco, prawda? Ja na szczęście nie widziałam. Akurat była lekcja. To warto, żeby pan o tym porozmawiał z moim bratem. On się co roku na to napatrzy. No mówię panu, o tym zakręcie to też niejedno mógłby opowiedzieć. Bardzo bym chciał z nim porozmawiać. Uwaga, skręcamy w tę wąską drogę. Proszę, niech pan wejdzie. Teraz będzie spokój.
Tylko obiad będzie skromny. Dziękuję, bardzo miło, tylko nie wiem, dlaczego nagle miałbym dostać obiad, ni stąd, ni zowąd. Górale to taki naród. Gościnny. No. Wiem. A pan naprawdę stąd? Przecież pani słyszała, Plutonowy czytał tak głośno. Myślałam, że tylko z nazwiska. Nie, z Bukowiny. Prawie sąsiad. Później wprawdzie wyjechaliśmy na północ, ale nie wiem, czy słusznie. Jaki śliczny kot. A jak on się nazywa, pani Hanko? Nie wiem, bo to nie mój. Przychodzi przez okno i zawsze na obiad. Nawet jak się spóźnimy, to też przychodzi. A jak on to robi, że ma takie białe uszy? Tego to nikt nie wie. A dzieci mówią, że ten kot zdobył już mnóstwo medali na różnych wystawach. A może sobie farbuje? Sam? No nie, ale rzeczywiście nieraz ma bardziej białe, a nieraz mniej. Waldek jedzie. Tego korsarza przyklejonego do drzewa to pamiętam. Ale to już dawno było. Wie pan, u nas w górach czasem jest tyle wypadków, że człowiek myśli, że sami samobójcy przyjechali. Tamtej sprawy ja nie prowadziłem. Zdaje się, że powiatówka. Coś tam było, jakieś rzeczy poginęły. No. Dokładnie nie wiem, o co chodziło. Ale wtedy, jakbym ich widział, jak jechali, Tom sobie pomyślał, że takie wyścigi to się musi źle skończyć. Właśnie. Jak pan myśli? Dlaczego oni się właściwie rozbili? Akurat stałem wtedy na szosie, koło basenu. Lecieli jak wariaty. Jednak szybko, tak? Nie. Wie pan, nie o to chodzi. Ruch był wtedy duży. Furmanki. Spacerowicze, jak to u nas, środkiem szosy. No i dlatego to tak pamiętam, bo sobie wtedy pomyślał, tak mnie coś tknęło, że takie wyścigi, to się muszą skończyć wypadkiem. No i zaraz mnie wołają. Skoczyłem na motor, jadę, no niedaleko było. Korsarz na drzewie. Kierowca zabity, a kobietę wyrzuciło na szosę. Myślałem, że będzie rozbita Warszawa, a tu nie. Korsarz. Jaka Warszawa? No mówiłem, ścigali się jak wariaty. Kto? Leciał korsarz i leciała Warszawa. Potem słyszę wypadek. Chwileczkę, panie Waldku, przecież ja do tej pory nic nie wiem o Warszawie. Rozbił się korsarz. To skąd pan miałby co wiedzieć o Warszawie? A kto jechał pierwszy? A ja to wiem. To przecież już rok temu. No nie pamiętam. Szkoda. Dziękuję. Interesujący temat. A co pan może powiedzieć o tej Warszawie? Nic. Tyle, że jechała. Miejscowa? Nie pamiętam. A kolor? No ani czarna, ani czerwona. Nie wiem. Szkoda. Jakby się panu coś przypomniało, niech pan mi da znać, dobrze? Szara jakaś taka była. Jak asfalt. Waldek, do ciebie! A widzi pan? Taka to robota w tej milicji. Nawet herbaty wypić nie dadzą. Tu sierżant Zaliwa, słucham. Tak. Dobra. Zaraz jadę. Dobra. Cześć. Moja panienka. Córka. Czego pan się tak dziwi? Nie. Panie redaktorze, przypomniałem sobie. Wtedy ten korsarz jechał pierwszy, a Warszawa za nim. A skąd pan wie? Bo korsarza to ja pamiętam od przodu, a Warszawę z tyłu. Tak było. Dziękuję, panie bardzo. Fajną pan ma siostrę. Ano, fajna kobieta. No ma zmarnowane życie. Czemu? Jednemu panu powiem. Zmarnowane życie. Aha. A
A jakby pan tak o niej napisał? A ciekawsze by to było od tych wypadków drogowych. Do widzenia. Wspaniały pensjonat mi znalazłeś, Wojtusiu. Nasz księgowy ci nigdy tego nie zapomni. No właśnie. Podoba ci się? Zapłać rachuneczek. Spróbuję ją wyjąć. Można? Proszę. Panie redaktorze. A, teraz ja wam mogę nachuchać, nic z tego nie będzie. Panowie, teraz ja mam kierowcę, o co chodzi? Panie redaktorze, mamy taką sprawę kłopotliwą. Nie wypada powiedzieć o tym wprost. A poza tym, my słabo mówimy po francusku, pan rozumie. Domyślam się. Niech pan zobaczy. Zostawił w samochodzie aparat fotograficzny, kamerę. Kurtkę skórzaną. Rany boskie, panie redaktorze, przecież my nie możemy stale pilnować jego samochodu. Nie wiem, czy pan słyszał, że są częste włamania do zagranicznych wozów. Niech mu pan to jakoś wytłumaczy. Pan przecież potrafi, bo pan w radiu pracuje. Dobra. Nie mogłabym też. Pani Elżbieta. Witam. Bardzo mi miło. Pani z Warszawy? Nie, z Opola. Aha. Naoko Akademia Sztuk Pięknych. Wojewódzka Komenda Milicji Obywatelskiej. Porucznik, panie Wojtusiu. Można i pomidorem. Odczep się od pomidorów. I'm very, very glad. Oh, sorry. Zapomniałam, że pan jest Polakiem. Cieszę się, że od razu spotkał pan swoją dawną przyjaciółkę. Będzie panu u nas miło w starym kraju. Rzeczy kazałam przenieść do podwójnego pokoju z widokiem na Tatry. Na pewno będą państwo zadowoleni. A o której śniadanie? Zapewne późno. Trudno powiedzieć. Oczywiście, im później, tym lepiej. No to życzę państwu dobrej nocy. Good evening. Fajnie to pułkownik wymyślił. Mamy za to piękny widok na Tatry. Nie można by zamienić tego pokoju. Przecież zamieniliśmy. Pani Elżbieta przed pół rokiem wyszła za mąż. A mąż pewnie bokser. Nie, ale bardzo zazdrosny. Aha, też dobrze. Co? No, chyba się polubicie. No co ja mu powiem, jak on tutaj przyjedzie? Nic. I w dodatku, ile ta zabawa kosztuje?
Muszę ogłosić na Podhalu, że przyjechał rodak ze Szwajcarii z dużą forsą, żeby mu szybciej pomogli to puścić. Stary sobie wyobraża, że oni się rzucą akurat na twój samochód. Przecież oni z tego żyją. Kto będzie pierwszy dyżurował przy oknie? Ja wolę później, bo wieczorem lepiej śpię. No, panowie porucznicy, w ten zwrot. Pani porucznik będzie się rozbierać. Nie wiem, czy ja długo to wytrzymam. Lokale, wódka, wydawanie pieniędzy, a potem warta przy oknie. Obawiam się, że to nie na moje zdrowie. Dobranoc. Cześć. Czy pamiętam? Boże drogi, takie straszne nieszczęście. I jak się tych ludzi widziało jeszcze dosłownie na chwilę przed tym. Właśnie się zastanawiam, jak się to stało. Może za dużo pili. Ale skąd pili bardzo mało? Tyle co z gośćmi i to bardzo rzadko. Z gośćmi? Tak, w przeddzień wyjazdu było u nich kilka osób. Ten Austriak brał kieliszki, chyba 5. Takie pożegnalne przyjęcie. Ale nie, kłócili się. O. I to tak głośno, że aż na schodach było słychać. A nie przypomina sobie pani, o co poszło? Oh, sorry, I don't know. Po niemiecku, a ja znam tylko angielski. Ale dziwiłam się, że takie podniesione męskie głosy. Męskie głosy. A co potem? O, potem goście odjechali, a ja poszłam spać. Odjechali. Bardzo pan jest skrupulatny, panie redaktorze. Miał to być wywiad o zagranicznych turystach, proszę bardzo. A tu tymczasem prawie przesłuchanie. Pani żartuje. No, oczywiście. A więc odwiedzający odjechali. A może pani sobie przypomina, jakim samochodem odjechali? Starą, zdezolowaną Warszawą. Polacy? Bez wątpienia. Przecież mówię, starą Warszawą. A zresztą ja od razu poznam, kto ma paszport w kieszeni. A rano? Rano. Ten Austriak zeszedł na dół i poprosił o rachunek. Jak to pani nie wiedziała wcześniej, że oni chcą wyjechać? Rzeczywiście, na to nie zwróciłam uwagi, bo przecież mieli zostać jeszcze kilka dni. A nie zauważyła pani w czasie tego odjazdu jakiegoś nerwowego pośpiechu? Myśli pan o tej kłótni? Że uciekali? Wszystko możliwe. Oh, my dear! Oh, a może to byli jacy przemytnicy? No właśnie, co? Właśnie, tak. Tylko co by mogli przemycać? Może biżuterię? O, oh, fantastic! Że też mi to od razu do głowy nie przyszło. Zaraz, a może aparaty? Jakie aparaty? Fotograficzne. Ona, ta Austriaczka, wyjeżdżając miała na kolanach aparat z taką długą tubą. Z teleobiektywem. Perhaps. Możliwe. I nawet kłócili się z mężem, bo ona chciała schować ten aparat do bagażnika, a on chciał, żeby trzymała na kolanach. Pewnie bardzo drogi. Cała afera. Bardzo przepraszam, jeszcze tylko jedno. Czy pani na pewno widziała ten teleobiektyw? Mój Boże, skoro mówię... Oh, sorry, I come back. Halo, centrum, mówi 125, odbiór. Tu centrum, odbiór. Słabo was dzisiaj słyszę, jest coś dla mnie? Nie, nic nie mam. Rozumiem. Uwaga, notujcie.
125 prosi o sprowadzenie z Poznania świadka wypadku z austriackim korserem. Powtórzcie. 125 prosi o sprowadzenie z Poznania świadka wypadku z austriackim korserem. Tak, koniec. Jutro następna rozmowa. Stało się co? Nie. Bo zobaczyłem pańskie auto, panie redaktorze. Tak sobie stoję. A dobrze się składa, bo chciałem panu coś powiedzieć. No? Wtedy w tej Warszawie, co jechała za korsarzem, to ich było kilku. Kilku? Tak. Na pewno? Na pewno. A nie wiem, czy to panu na co potrzebne, a sam pan chciał wiedzieć. Dobra, dziękuję, panie Waldku. Proszę. Dobranoc. Dla czarującej pani Eli od kochającego Gerharda, Romaś Cygański. Bardzo lubię romanse, cygańskie romanse. W Lozannie jest jeden taki lokal, gdzie grają cyganie. Często tam bywasz? Bywam, oczywiście. A co? Nic. Chodź. A dlaczego ty tutaj jesteś sam? No, nie żartuj. Jak to sam? Przecież jestem z tobą. Ze mną? To zupełnie co innego. Zaraz ci zamówię romans i zobaczysz. O, ale serio. No dlaczego tutaj przyjechałeś sam? Bo ja tu przyjechałem do pracy. Do pracy? No tak, tutaj wielu przyjeżdża do pracy, ale niewielu tak samotnie. A ja jestem samotny. Oj, z tobą nie można poważnie porozmawiać. Można. No, no to naprawdę co robisz? Pracuję w radio. Halo, halo, mój Warszawa. No ale mnie nie o to chodzi. O co? O nic. O co się obrażasz? Co robię? Żyję, pracuję. Mieszkam u mamy, jestem bardzo grzeczny. To ja już wiem prawie wszystko. Zatańczymy? Mhm. Chodźmy stąd. No jak? Zaczekamy jeszcze. Kręcą się koło wozu. Co jest? To mój mąż. Jutro zadzwonię. Dobranoc. Chcesz, żebym zadzwonił? Tak. Nie będziesz miała przykrości? Nie wygłupiaj się. Chodź, napijemy się herbaty.
ślady jeszcze pozostały. Tak. Nikogo nie było w pobliżu? Nie, nikogo. Nie widział pan śladów jakiegoś innego samochodu? Przecież cała szosa była zasypana szkłem. Nie, nie widziałem. No, nie zauważyłem. No, proszę zrozumieć, myśmy z żoną byli zaszokowani śmiercią, widokiem krwi, rozbitym samochodem. No to naprawdę okropnie wyglądało. No trudno w takiej chwili oglądać się wokoło. Jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Co pan widział, zanim pan zobaczył wrak? Nic, było pusto. Po prostu jechałem. Niechże pan się skupi. Co? Nie widział pan samochodu sprzeciwka? Nie. Nie widziałem. Dlaczego pan jest taki pewien? Bo nie przypominam sobie, żeby cokolwiek jechało. No nie mogło jechać, jak tam leżał ten wrak. A gdyby jechało? A, to ja bym zauważył. Od tej knajpy szosa była pusta. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Kierowca pana odwiezie do hotelu. I przepraszam, żeśmy pana ściągali z Poznania, ale nie było innej rady. Aha. To, cośmy mówili, zostaje między nami. A no oczywiście, tak. Pan pułkownik? Ale cholernie zmarznięty. Co się tu u was dzieje? W Krakowie lato. A, paczka od pańskiej mamusi. Przepraszam pana, z mamą tak zawsze. Słyszał pan? A, słyszałem. Krzyczał pan na tego inżyniera, aż huczało. Ale za to coś wiemy. No. Warszawa jechała za kurserem. I nagle zniknęła. Ani nie pojechała do przodu, ani nie wróciła. Ładnie pachnie. Dziękuję. No, jak ktoś do mnie z sercem, to ja do niego też. Proszę. Co to jest? W fachowym języku to się nazywa końcówki drążka sterowniczego. Czuję, że od kursera. Zgadza się. Znaleźliśmy wrak w motozbycie. Fachowcy dwie doby siedzieli i grzebali. No, nie chciałbym słyszeć, co o mnie mówili. Ale znaleźli, proszę. Pękła? Nie, nadpiłowana. Cudownie. No teraz jak troszkę ochłonęliśmy, to może pan mi powie, po co wjechaliśmy do rowu? To sobie zatrzymałem na koniec. To jest taka stara droga. Skrót. 3 minuty jesteśmy we wsi. Tędy uciekli. A końcówkę drążka podpiłowali po kłótni w pensjonacie. Potem Warszawa jechała za korserem. Czekali na kraksę. Szara Warszawa. Zabrali zegarek i teleobiekty. A skąd pan o tym wie? Od ludzi. No proszę, ja sądziłem, że pan umie tylko dobrze prowadzić samochód. Dziękuję, panie pułkowniku, a zdaje się, że pan mnie trochę za wcześnie pochwalił, bo tu się ślad urywa albo jest doskonale zatarty. No to trzeba go szukać gdzie indziej. Myśli pan o tych od samochodów? A co to ma jedno do drugiego? Mój drogi Wojtusiu, stawiasz pierwsze kroki, ja stawiam ostatnie. Jestem optymistą, skoro po 30 latach w zawodzie ciągle żyję i nie mam nawet reumatyzmu. Nie, źle się wyraziłem. Jestem cierpliwy. Znasz teorię naczyń połączonych? Furtki, tam jest dziura. Zaczekamy, aż Elżbieta zgasi światło. Dobra.
Nie mogę, musiał się przebrać, prosto po służbie. Gdzie reszta? W radiu wozie. No i co? Zgasili światło, śpią. Tacy to pożyją. Cii. Dzień dobry. Cześć. O, a cóż to za nagły wyjazd. Pokłóciliście się? Idiota. Widziałeś takie ludzkie zabawki? Baba w babie, w tej babie jeszcze jedna baba i w tej babie jeszcze jedna baba, a na końcu taka malusieńka babuleńka. Dlaczego się śmiejesz? No, pułapka w pułapce. Stary się ucieszył jak cholera, gratulował mi. Wiem. Ja też przyjąłem gratulacje. Kazał mi wyjeżdżać. Nic tam po panu, panie Wojtku. Co? Nic. Ty, słuchaj, dlaczegoś ty właściwie z tych krzaków nie wylazł? Nie mogłem, stary. Wyłażę za budki, a tam siedzi znajomy milicjant, brat Hanki. Masz szczęście. Jedziesz z nami? Ja tylko załatwię rachunki. A księgowemu to się będziesz ty tłumaczył. Nie mogę wyjechać od razu, bo muszę tu trochę... Hanka. Złości się, jak ja się śmieję. Ale ja nie mogę wytrzymać, żebyś ty to widział z okna. Myślałam, że pęknę. Pan do kierowniczki? Tak. Nie ma dzisiaj. Wyjechała. Proszę cię, wejdź, skoro już przyjechałeś. Odesłałam dzieci do domu, bo nie chciałam pokazywać się w tym stanie. Mam kłopoty z mężem. Sam widzisz. A. Przepraszam. Za co? Nie ty mnie pobiłeś, tylko on. W domu? Skąd jeszcze tego by brakowało? Pobił mnie i poszedł sobie. Chodź. Widzę, że tobie głupio, mnie głupio. Chodź, nie chcę, żeby ktoś widział, że jestem w domu. Chodź, zjedz. Domowe konfitury. Nie mam ochoty. Co? Tak siedzisz i myślisz, głupia Hanka, tak? No to przecież normalny, nie tylko w domach góralskich. On nie jest zły człowiek. Nie jest cham, nie jest cwaniak. Bije mnie, a potem żałuje. Tylko to siniaki tak wolno schodzą i muszę tutaj siedzieć sama. I to jest najgorsze. Wiesz, on był skoczkiem i na dłużej skakał, a ja się zakochałam, wariatka. No naprawdę. A potem raz skoczył. Może trochę za odważny. Koniec kariery. Coś z kręgosłupem. A potem
Otworzył zakład fotograficzny, zawsze lubił aparaty, kamery. A po powrocie z sanatorium to szło coraz gorzej. Wódka, dziewczyny. To się musi zmienić. Dziwię się, że to powiedziałam, ale czuła, że muszę się nareszcie wybaczyć. A może to jest twoja wina? Poczekaj. A co mam robić? Ty nic nie rozumiesz. Nic nie wiesz, nie? To są takie sprawy, że... Nie, no jedz te konfitury. Słucham? Jest. Dobrze. Waldek ma coś do ciebie. A na obiad nie przyjdzie i dobrze, że mnie nie zobaczy z tymi siniakami. Halo? Panie redaktorze, to niestety nie dla pana sprawa. Znowu użyli broni. Ale co się stało, panie Waldku? Włamali się do Volkswagena. Jak wrócę z obławy, to opowiem. Przyda się do reportażu, nie? Dobra, dziękuję. Do widzenia. Słuchaj, czy on ci się zawsze tłumaczy, jak nie może przyjść na obiad? Co? No, czy zawsze ci mówi, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie do domu? No, tak. A wy co? Panie redaktorze! Kraków do pana. Halo, Bożenka? No, dzwonię, bo wracam. Cieszę się. Co ci jest? Nic. Jak było? Gorzej jak tobie. Nie rozumiem. Danusia cię widziała. Gdzie? Na dancingu. No to co? Podobno ta brunetka nawet ładna. Dobrze się bawiłeś? Przyjadę, to ci wszystko opowiem. Wolę nie znać szczegółów. Słuchaj, to nie jest rozmowa na telefon. Myślę. No więc mam jeszcze jedną sprawę, już jadę. Nie pożegnałeś się? Przestań, to nie ma sensu. Dlaczego? Ma, bo ja już mam zupełnie dosyć tych kłamstw, wybiegów, służbowych wyjazdów. Świnia jesteś, rozumiesz? Normalna świnia! Słyszysz? Tak. Wojtek! Wojtek, halo! Halo! Taki mały kramik. Ale jakoś idzie. Wie pan? Bałem się, że Hanka zaczęła występy w nocnych lokalach z różnymi ludźmi. Uspokoił mnie pan trochę. No, ale to nie wszystko. Fatalnie się złożyło, że nie byłem wtedy sam. Nie lubię, jak ona mnie widzi w takim towarzystwie. Przepraszam. Misiu, ja muszę iść. Tak, to nie jest miłe. No, co mi zostało? Hanka mówiła. A co medycyna? O, panie, lekarze i ja robiliśmy wszystko, ale nic nie pomogło. Głupia historia. A, tak to już bywa w sporcie. Bywa jeszcze gorzej. Słyszał pan o Hryniewieckim. Najważniejsza Hanka. No, myślę, że się jakoś ułoży. Może. Mamy tylko jedno życie i trzeba je brać garściami. Potem może być za późno. Ciekawa koncepcja. Proszę. Dziękuję. Sam pan to kiedyś zrozumie. Za kilka lat, jak pan będzie w moim wieku. O, albo i nie zrozumie pan. Misiu, proszę cię, przecież o, przepraszam. Nie mógł tak być. Klient. O co ci chodzi? No, co krzyczysz? Przecież nie mogę gołać do domu. Nie rozumiem. No to się umiesz. Ja, sukienka jest w szafie, a ty masz klucz. Go masz w torebce. Ja też go nie mam. Zaraz. O, przepraszam, jest. Razy prosiłam. A, kochanie, naprawdę. Przepraszam bardzo. Może wreszcie będziemy mieć trochę spokoju.
125, 125. Słyszysz mnie? Tu centrum. Odbiór. 125, odbiór. Rozumiem, odbiór. Dzień dobry, 125. Dzień dobry. Ta dziewczyna odleciała do Kanady. Rany boskie, no i co? No cóż, w Montrealu jej nie przesłuchamy. A na fotografii nie ma żadnych wskazówek, śladów czy coś? Nie. Zwyczajna pamiątkowa fotografia. No, pytam dla porządku. Fotografa zdejmujemy? A skąd? Zaraz musielibyśmy wypuścić, przepraszając. Najważniejsze teraz, żebyś ich nie spłoszył, rozumiesz? To bardzo ważne, oddaj to zdjęcie. Tak, zrozumiałe. A będziesz mógł to zrobić tak, żeby nie wzbudzić podejrzeń? 125. Dobrze, spróbuję. Przesuwam grupę pościgową do nowego targu. Podaję hasło. Kogut pieje, oj, tu podasz godzinę, o której będziesz chciał ich mieć u siebie, rozumiesz? Kot. Jaki kot? Kogut, powiedziałem. Tak, zrozumiałem. Kogut pieje o godzinie. No, to wszystko. Do widzenia. Do widzenia. Przepraszam. Nie wiecie, czyj to jest kot? Ale w którym? Ten malutki czy ten duzi? Panna Marysia. A wie pan, ja nawet nie przypuszczałam, że panna Marysia jest mężatką. Właśnie jest. Tak, ale ja nic nie wiem, proszę pana. Proszę pani, proszę się nie obawiać. Ja o nic nie będę pytał. Ja jestem człowiekiem szalenie spokojnym. To już właściwie wszystko jest nieważne. Ale jednak moja żona wyszła tydzień temu z domu. Proszę pana, wróci. Wróci, to już tak zwykle bywa. Możliwe, ale gdyby pani jednak zechciała mi coś powiedzieć... A, jednak się pan pyta. O, gdyby pani zginęła żona... Przepraszam, gdyby pani zginął mąż, pani by prawdopodobnie także pytała. Ona tu mieszkała z takim... Panna Marysia mieszkała tutaj sama. Proszę pani! Przepraszam. Ja jestem doskonale zorientowany. Proszę pana, panna Marysia... To jest... Do panny Marysi przychodził jeden pan. Wiem. Fotograf. Mąż kierowniczki szkoły. A kto panu naopowiadał? Też? Fotografa to ja znam, ale to był zupełnie ktoś inny. A czy pani zna jego nazwisko? Nie. Adres? Nie. Numer telefonu? Nie. Mój syn się z nim koleguje, ja go nie znam. Syn. A czy syn jest w domu? Nie, syn wyjechał do Olsztyna i jutro rano wraca. Pan przyjdzie przed południem. Bardzo pani dziękuję. Jestem szalenie zobowiązany. Pani rozumie, jakie to jest dla mnie ważne. Tak, dla was zawsze jest ważne wtedy, kiedy jest już za późno. O, znowu, to już 10. raz tak z tym światłem dzisiaj. Bardzo dziękuję i do widzenia. Nie ma za co. Niech pan uważa na schodach i w sieni, bo jest ciemno. Tak, dziękuję bardzo. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dawno mnie nie było, co?
O, świetnie, że pan się zjawił. Ciągle dzwoni Kraków. A tutaj mam dla pana pilną wiadomość. Proszę natychmiast zadzwonić pod ten numer. Dziękuję. No jak? Zamawiamy Kraków? Nie, Zakopane. Hanka? Wojtek, mąż cię poszukuje. Był już dwukrotnie i dzwonił kilka razy. Ukradłeś mu jakąś fotografię. No tak mówi, przyjechał bardzo zdenerwowany, jakiś dziwny. Bardzo ważna fotografia. Słuchaj, co to znaczy? Halo? Pojęcia nie mam. Słuchaj, masz się z nim zaraz skontaktować. On jest okropnie wystraszony. Słyszysz? Co się stało? Halo? Wytłumaczę ci wszystko wieczorem, dobrze? Dobrze, będę czekała. Proszę pana, czy pan zostaje u nas? Chyba... Znaczy, tak, tak. Proszę bardzo, rzeczy do pokoju. No co jest? Nie widzi pan milicji? Spieszy mi się, może pan mnie puści. Nie można, proszę pana. Wypadek drogowy. Stuknęli się, to niech zjadą na pobocze, po co tyle zamieszania. Ślady zabezpieczamy. Musi pan zaczekać. Człowiek zginął. Cholera. Ale się musiało coś stać. No bo przecież na drodze nic nie było. Zapisz, no ja nie wiem. Od środka jezdni do numeru 3, odległość 3,5 metra. Ogólne położenie motocykla. Cofnijcie się, zróbcie plac, jak pomierzają. Dzieci uciekać się z tela. Widział pan? Strasznie się łezbił. A ja mówiłem, że to się tak skończy. Tutejszy? Nie poznał pan? Mąż Hanki się zabił. Co? Gdzie jest Hanka? Pojechała do szpitala. Psia krew, po co? Nie wiem po co. Zabił się na miejscu. Pojechała. Mówi 125, mówi 125. Centrum, odbiór. Kogut pieje o godzinie 6.00. Powtarzam. Kogut pieje o godzinie 6.00. Śmierć natychmiastowa, panie redaktorze. Nie zauważył pan czegoś szczególnego? Nie. Czekamy na analizę krwi. Mało ważne. Nic poza tym? Nic. Rany tłuczone całego organizmu, sprawa oczywista. Dziękuję bardzo. Hanka, wiesz coś? Na pewno nic? W porządku. Nie będziesz dziś spała w domu. Zawiozę cię do hotelu na Kalatówkach.
Wiedziałam, że to się tak właśnie skończy. To się musiało tak właśnie skończyć. Może to się stało przeze mnie. Panie redaktorze! Panie redaktorze! No? Ktoś grzebie przy pańskim samochodzie. Szybciej! Pan redaktor się obudził. Glina? Glina, wytrzeźwiałeś już? No co? Wytrzeźwiałeś po narkozie? Co to jest? Co wy robicie? Jakim prawem porywacie ludzi? Gdzie ja jestem? Rozwiązać ręce do cholery, szybko, co to jest? Zupełnie wytrzeźwiał. Pokaż mu metrykę. Patrzcie. Wiesz, gdzie jesteśmy? W samochodzie. Dowcipny. Nie rozumiesz? Nie. Nie muszę rozumieć. Likwidujemy wszystkie ślady. Za dużo wiesz. Za późno. Samą porę. Za późno. Ty albo jesteś głupi, albo mnie nie rozumiesz. Uważaj. Zdjęcie mamy ze sobą. Świadek za oceanem. A fotograf? Po coście go zabili? Pechowiec. A ty się nie boisz? Czego? Szybko jeździć. Bo to rozumiesz, wyszedłeś z hotelu, poniosło cię na przykład do Morskiego Oka, Wysokie Skarpy, Górska Szosa, Poślizg. Po prostu pech. Choćbyście mnie zrzucili z Giewontu, to i tak wam nic nie pomoże. Myślisz? Wiemy o was wszystko. O kierownicy Austriaków też. Jedna. Ale to nic nie da, szukajcie. Ja znalazłem. No i widzisz, jak się to fatalnie kończy. Mnie wykończycie, to przyjdzie inny. No i jesteśmy na miejscu. Wysiadaj i przebierzesz się. No już, już, wyłaź, wyłaź. Nie kombinuj i cicho, bo będzie bolało. Sytuacja jest jasna. Widziałeś nas, więc sam rozumiesz. Miało być Morskie Oko, a jest, zdaje się, Ochołowska. Turysta. A nie wszystko ci jedno? Zdajmy piżamy. No jak? A teraz powiedz, jak na nas trafiłeś? Po medaliście. A kto to? Kot. No gadaj po ludzku. Mówię, że kot. Zobaczcie zdjęcie dziewczyny od fotografa. No i co?
Jest czarna angora z białymi uszami. Podskalna 19. Nie krzycz. Żebym tego kota więcej nie widział. Tak jest, szefie. Ale nie dojdą. Pane Gaby, szukaliście i nie ma. Albo schował i teraz podają. Przechodzi ludzkie pojęcie. Jak już po kocich śladach chodzą, to trzeba zwijać cały kran. Zanika? Nie można głośniej? Nic nie mogę poradzić. Macie namiar? Pojechali na kierunek. Jak zaczną dłużej nadawać, na pewno ich złapiemy. Ale boję się, że się urwie. Gdzie on jest? Mniej więcej w tym rejonie. No ładna historia, połowa mapy. Muszą być w jednej z tych dolinek. Samochód gdzie indziej nie wjedzie. Dokładnie. Nie możemy czekać. Natychmiast zamknąć dolinki i w każdą patrol. Tak jest. No co? Nic, trzaski. Chyba wyślą samochód. Dajcie. Wykrojona. I tak się zorientują. Boję się o Góralczyka. Spróbuję ich nastraszyć. Jeszcze jedno. Hanka, żona fotografa. Wiedziała, kto jesteś? Nie. Na pewno? Na pewno. Nie domyśliła się? Nie. Nie zdziwiła się, jak ją wiozłeś na kalatówki? Zląk się. Ładna dziewczyna. A mówiłem ci, że pracujemy bezśladowo. Teraz będzie trudno. Najtrudniej było wyciągnąć ją z hotelu. Ona nic nie wie. Na pewno. Na pewno, głowę daję. Niewiele. Dlaczego ci tak na tym zależy? Bo zależy. Ale dlaczego? Zależy, bo nie ruszaj, chamie, ludzi z boku. Co ci ona winna? Zostaw ją. Nie krzycz. Nie zna ani nas, ani was. Czego się jej czepiasz? Nie krzycz. To jest ładna dziewczyna. Ty zawsze się tak ubierasz. Tak. Dać mu? Tak, nie sięgnie. Skarpetki. Szefie. Zdaję. Rany boskie, szybciej. Pilnuj go. Włączyło się. Trzeszczy. Cicho. Uwaga. 125, uwaga. Znamy twoje położenie. Wszystkie drogi zamknięte. Czekaj na nas. 125, cholera. Uwaga. Od kiedy to działało? Mają nas. Ta lampa? Nie paliła. Na pewno? Musiałbym zauważyć. Pewnie włączył, jak wysiadł. Mają nas! Cholera, namierzali. Teraz to spokojnie. Namierzali kierunek. Rany boskie. Radiostacja działała parę minut. Teraz to słabe, szefie. Co teraz? Tu niedaleko jest szosa, wyskoczymy na drogę. Dawaj go. Teraz? No uspokój się, wiejemy. Nic nie wiedzą potem. Ty, coś ty zrobił z tym? Coś ty zrobił z tym? Co? Zostaw go! Do wozu! Szybko! Co jest? Co się zrobi z samochodem? Nic. A dlaczego nie pali? Mają nas. Siedź na dupie. Stukniemy go w czapę i skoczymy w góry. Na nogach nie damy rady. Zapalę wam ten silnik. Ty? Ja. Jak? Normalnie, trzeba umieć. No to zapalaj. Zaraz, nie tak szybko. Nie ruszycie Hanki, to zapalę. No dobra. Masz minutę czasu. Wyłaź. Ręce. Pokażesz mu. Klucze w bagażniku. Sam to zrobię. Szybciej. Jedno. Jak zapali? Uważaj na drogę. No co, nic nie jedzie? W porządku. Na razie cisza. Przetrzyj świece. Tylko dokładnie. Co tam gadasz? Nic, nic. Dobra, w porządku? W porządku.
A coż to, panie? Jako tu jeździcie? Macie przód jak u łatzatku, he? A co się stało? Nijcie tu szybko. Szybko. Chowajcie się. Strzelajcie, panie! Nie trza! Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Proszę pana, a jak będzie Kraków? A jak będzie Kraków? Niech pani coś sama wymyśli. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia.